Cześć, witajcie na kanale Samoloty. Jestem właśnie przed lotniskiem Berlin-Schönefeld, skąd zaraz wybierzemy się do Mediolanu. I w tym odcinku pokażę Wam krok po kroku, co trzeba wiedzieć przed swoim pierwszym lotem samolotem. Polecam ten film zwłaszcza osobom, które lecą za granicę, gdzie lotniska wyglądają trochę inaczej i nie będzie miał kto nam pomóc. Także zapraszam do oglądania. Zanim przyjedziemy na lotnisko, możemy w domu zrobić odprawę online, którą Wam polecam. Odprawa online jest obowiązkowa w tanich liniach lotniczych. Inaczej zapłacimy około 50 euro za odprawę na lotnisku. Podczas odprawy podajemy swoje dane i możemy wybrać miejsce. W tanich liniach lotniczych każą nam za to płacić. Oczywiście możemy za darmo wylosować swoje miejsce do siedzenia. W tradycyjnych liniach lotniczych wybór miejsca około dzień przed odprawą jest za darmo. Kartę pokładową albo drukujemy, albo mamy na telefonie. Pamiętajcie o tym, że na lotnisku musimy być odpowiednio wcześniej. Godzina, którą macie na bilecie, to godzina odlotu, czyli momentu, w którym samolot odrywa się od ziemi. Oznacza to, że wszyscy pasażerowie muszą być już w środku. Aby spokojnie wsiąść do samolotu, musimy być około pół godziny przed odlotem pod bramką. Ale aby znaleźć się pod bramką, musimy jeszcze przejść kontrolę bezpieczeństwa, które podczas wakacji może się zdecydowanie wydłużyć. Tak samo godzina przylotu to moment zetknięcia się samolotu z ziemią. Mówi się, że powinniśmy być na lotnisku 2 godziny przed odlotem, jeśli nie nadajemy bagażu, i 3 godziny wcześniej, jeśli taki bagaż chcemy nadać. Dlatego nie należy kupować biletów z krótszym niż godzina czasem przesiadki, ponieważ musimy do tego dodać dojazd samolotu do pasa i możliwe opóźnienia. Wchodzimy do terminala i teraz są dwie opcje, w zależności od naszego bagażu. Zacznijmy od bagażu rejestrowanego. W skrócie jest to bagaż, którego nie możemy zabrać na pokład samolotu, głównie z powodu jego wielkości. Należy pamiętać, że w wielu liniach lotniczych taki bagaż wiąże się z dodatkową opłatą. Akurat w przypadku mojego lotu 20-kilogramowy bagaż wiąże się z opłatą 40 euro. Przed nadaniem walizki należy pamiętać o jej zabezpieczeniu, zwłaszcza gdy lecimy do orientalnych krajów, gdzie pracownicy lotnisk chętnie otwierają nasze walizki, szukając w nich wartościowych rzeczy. W tym celu najlepiej owinąć walizkę bezbarwną folią, która dodatkowo chroni naszą walizkę przed uszkodzeniem. Mój pierwszy nadany bagaż skończył się połamaną walizką. Jeśli takie coś Wam się przydarzy, nie należy wychodzić z lotniska, tylko od razu pójść do informacji, aby ubiegać się o naprawienie szkody. Ja tym razem nie mam bagażu rejestrowanego, ponieważ lecę jedynie na test linii Laudamotion i jestem z plecakiem. Dlatego możemy skierować się do kontroli bezpieczeństwa. I tutaj znowu są dwie opcje, ponieważ mamy różne typy lotnisk. W Polsce na wszystkich lotniskach najpierw idziemy do kontroli bezpieczeństwa, a potem szukamy naszego gate'u. Tak jest też na tym lotnisku. Ale za to po drugiej stronie miasta, na Merlin Tegel, najpierw szukamy naszego gate'u i dopiero przed nim mamy kontrolę bezpieczeństwa. Jako że nie można nagrywać kontroli bezpieczeństwa, powiem Wam, jak ona wygląda. Jako bagaż podręczny możemy wziąć maksymalnie takiej wielkości walizkę kabinową. Jej maksymalne wymiary znajdziemy na stronie linii, którą lecimy. Jeśli chodzi o jej ciężar, to nigdy nie widziałem, aby ktokolwiek ważył czyjś bagaż podręczny, a mam za sobą około 40 lotów. Kładziemy walizkę na takiej taśmie oraz bierzemy taki plastikowy pojemnik, do którego na widoku wkładamy cały sprzęt elektroniczny, kosmetyki zapakowane w przezroczystą torebkę. Oczywiście nikt się nie przyczepi, jeśli zostawimy w plecaku szczoteczkę i pastę do zębów. Pamiętajcie, że przez kontrolę bezpieczeństwa przejdziecie jedynie z butelkami o maksymalnej pojemności 100 ml, nawet jeżeli kupiliście je już na lotnisku. Oczywiście bez problemu możecie ze sobą zabrać jedzenie. Zdejmujemy nakrycie typu bluza czy kamizelka oraz zdejmujemy pasek i zegarek. Buty zdejmujemy jedynie, gdy mają one w sobie metalowe części lub zakrywają kostkę. Podchodzimy do bramki i czekamy na zgodę na przejście. Jeśli bramka nie zapika, to po prostu zabieramy w spokoju swoje rzeczy i przechodzimy dalej. Jeśli zdarzy się, że bramka zapika, to najprawdopodobniej strażnik każe nam wyciągnąć ręce, aby skaner sprawdził, czy nie mamy styczności z jakimiś zakazanymi substancjami, lub ręcznie skanerem jeszcze raz sprawdzi obecność metali. Jeśli mamy dobre zamiary, to nie musimy się niczego obawiać. Ja średnio pikam co drugi raz i po kilkunastu sekundach mogę kontynuować podróż. Nie wiem, może jakąś protezę mam, o której nie wiem. W międzyczasie skaner prześwietlił Wasz bagaż. Na stronach lotnisk znajdziecie listę rzeczy zakazanych. Warto się z nią zapoznać, abyście po prostu nie stracili swoich rzeczy. Okej, przeszliśmy już kontrolę bezpieczeństwa.
Teraz ja muszę znaleźć swój gate, po czym będę mógł na spokojnie pochodzić sobie po strefie bezcłowej w oczekiwaniu na mój samolot. Jeśli lecicie poza strefę Schengen, należy skierować się na kontrolę paszportową, aby po prostu wejść do tej strefy non-Schengen. Należy o tym pamiętać, ponieważ jest to dodatkowa kolejka do przejścia i dodatkowy czas, który potrzebujemy na lotnisku. Oczywiście zdarza się, że możecie wszystkie te czynności wykonać w 5 minut, ale zawsze być lepiej wcześniej niż za późno, zwłaszcza podczas ruchu wakacyjnego. Jeśli lecimy linią Ryanair, możemy zakupić pierwszeństwo wejścia na pokład i zabrać wtedy ze sobą dwie małe walizki. Na oko kilkadziesiąt osób wykupuje tę opcję i to pierwszeństwo już wcale nie jest pierwszeństwem. Na oko pół godziny przed rozpoczęciem boardingu niektórzy ustawiają się pod bramką i czekają na samolot. Nie ma potrzeby tego robić. Możemy na spokojnie sobie usiąść i poczekać, aż kolejka ruszy. I tak lecimy tym samym samolotem oraz mamy przydzielone miejsce. Rozpoczyna się boarding. Należy przygotować swój bilet, który albo mamy w telefonie, albo go wydrukowaliśmy. Pokazujemy obsłudze nasz bilet oraz dokument tożsamości. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez dokumentu obsługa po prostu nas nie wpuści. Przechodzimy przez bramkę i udajemy się albo do autobusu, który zawiezie nas pod samolot, albo idziemy do samolotu pieszo jak na Modlinie. Albo w wersji premium wchodzimy do samolotu rękawem. Tym razem do samolotu wybrałem się pieszo. Wchodząc do samolotu, witamy się z obsługą. Możliwe, że zostaniemy poproszeni o pokazanie biletu oraz dokumentu tożsamości, co należy wykonać, a potem skierować się do naszego miejsca. Mniejszy bagaż, jak torebka czy plecak, wsuwamy przed nasz fotel oraz zapinamy pasy i czekamy na instrukcje bezpieczeństwa. Zanim samolot ruszy, składamy stolik, opuszczamy podłokietnik, otwieramy zasłonkę okna oraz włączamy tryb samolotowy. Obsługa przed lotem upewnia się, czy dobrze przygotowaliśmy nasze miejsce do odlotu. Samolot rozpoczyna kołowanie. Ustawiamy się na pasie i samolot się rozpędza. Od 0 do 100 km na godzinę samolot rozpędza się od około 10 do 15 sekund. Jest to porównywalne z miejskim samochodem. Po kilkudziesięciu sekundach odrywamy się od ziemi i samolot rozpoczyna wznoszenie. Po kilku minutach możemy odczuwać dyskomfort spowodowany zmianą ciśnienia. Niedługo po starcie przestaje się palić lampka zapiętych pasów i możemy skorzystać z toalety. Lampka zapala się na chwilę przed turbulencjami oraz przed lądowaniem. W filmie o turbulencjach zachęcałem Was do pozostawienia zapiętych pasów przez cały lot i robię to również teraz. Na pokładzie rozpoczyna się sprzedaż. Ceny w samolocie są często niższe niż na lotniskach i mam tu na myśli wszystko, od jedzenia po dobra bezcłowe. W samolocie możemy bez problemu spać, jednak obsługa obudzi nas przed lądowaniem. Kilkanaście minut przed lądowaniem obsługa zacznie przygotowywać kabinę. Po raz kolejny składamy stolik, opuszczamy podłokietnik i otwieramy żaluzje oraz czekamy na lądowanie. Samolot dotyka ziemi. Nie musimy się bać tego momentu. Będą nas straszyć, że w tanich liniach przeżyjemy twarde lądowanie. Nie jest to prawda. W tanich liniach i w tych tradycyjnych lądowanie wygląda podobnie i cena biletu nie ma tu wpływu. Samolot zaczyna hamować. Aby szybciej wyhamować, pilot może włączyć odwracacz ciągu. Silnik się otworzy i zacznie głośniej pracować. Nie należy odpinać pasów po wylądowaniu. Mimo, że tego nie czujemy, to samolot nadal porusza się z dużą prędkością. Nawet podczas dojazdu pod terminal. Pasy odpinamy dopiero, gdy samolot się zatrzyma oraz lampka przestanie się palić. Zabieramy nasze rzeczy i wychodzimy z samolotu. Po raz kolejny wracamy albo pieszo, albo autobusem, albo przez rękaw. Jeśli nadaliśmy bagaż, musimy iść do punktu odbioru bagażu. Zazwyczaj znajdziemy go próbując wyjść ze strefy bezcłowej. Zabieramy nasz bagaż i idziemy do wyjścia. Jeśli mamy jakieś dobro do zadeklarowania, idziemy do urzędnika. Jeśli nie, to możemy po prostu wyjść i znajdziemy się już w innym mieście. Jeśli to miejsce jest jedynie miejscem naszej przesiadki, to jeszcze w strefie bezcłowej szukamy napisu Connection Flights. Musimy się teraz dostać do miasta. Jest to bardzo ważne, aby wcześniej zorganizować sobie transport, ponieważ już po przylocie cena jest zdecydowanie wyższa. Jest to bardzo ważne, gdy lecimy do bogatych krajów, zwłaszcza gdy korzystamy z tanich linii lotniczych i lądujemy w jakimś polu kilkadziesiąt kilometrów od miasta. I znajdujesz się przed terminalem lotniska w Bergamo. Ja teraz jadę zwierać Mediolan. Jeśli udało mi się Wam pomóc, proszę Was bardzo o zostawienie łapki w górę.
a jutro rano testuję linię Lauda Motion, dlatego zapraszam do subskrybowania kanału Samoloty, a teraz się z Wami żegnam. Cześć!